Witam Państwa serdecznie. Wiemy, że układ odpornościowy jest jednym z najinteligentniejszych układów ludzkiego organizmu. Odgrywa szczególnie istotną rolę podczas ochrony naszego organizmu, zarówno przed czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. O tym, jak działa układ odpornościowy, porozmawiamy dziś z farmaceutą Marcinem Korczykiem, autorem bloga Pan Tabletka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Z czego składa się układ odpornościowy i jak rozmawiać o nim z pacjentem? Zastanawiałem się, jak podejść do tej naszej rozmowy dzisiaj. Mam takie poczucie, że głównie będę mówił do specjalistów, którzy rozmawiają właśnie z takiej perspektywy osoby, która ma szerszą perspektywę, na to, jak działa ludzki organizm. I postaram się, ja jako twórca internetowy, jako osoba, która gdzieś rozwija swoją społeczność w internecie, mam to szczęście, że mam bardzo duży kontakt z wieloma różnymi poglądami na odporność. Gdzieś głównymi moimi czytelnikami są młode mamy i młodzi rodzice. Z tego też powodu większość pytań, jaka do mnie trafia, właśnie o odporność, o to, jak odporność wzmacniać, o to, z czego składa się układ odpornościowy, trafia do mnie właśnie od młodych rodziców. No i teraz w tym czasie pandemicznym bardzo dużo jest pytań o odporność po koronainfekcji. Zauważam taką jedną bardzo ważną sprawę, że pacjenci, pytając o to, z czego zbudowany jest układ odpornościowy, podchodzą do niego bardzo zero-jedynkowo. Bardzo zero-jedynkowo i to bardzo często ma też odbicie w rozmowach właśnie na linii specjalista-pacjent. Bo kiedy pacjenci pytają o coś na odporność, bardzo często dostają po prostu receptę, jeden konkretny preparat albo wskazówkę na odporność, trzeba robić to, to i to. Czasami oni tylko przychodzą zainspirowani gdzieś reklamą czegoś na odporność i jakby próbują uzyskać potwierdzenia, że to, co usłyszeli, że coś pomaga na odporność, czy to będą naturalne sposoby, czy to będą suplementy, czy to będą szczepionki, idą tylko po potwierdzenie, że to coś im pomoże na odporność. I teraz jakby ja widzę tutaj bardzo dużą rolę właśnie wśród specjalistów i ta rola polega na tym, żeby tłumaczyć, że układ odpornościowy to nie jest system zero-jedynkowy. To nie jest tak, że jeśli ktoś choruje, to układ odpornościowy jest jakby działa nieprawidłowo. Oczywiście jest cała masa infekcji, schorzeń, przypadłości, które biorą się z tego, że układ odpornościowy albo działa za słabo, albo działa zbyt mocno, albo działa w sposób taki rozregulowany. Zresztą ciężkie przebiegi w wyniku koronawirusa też mają związek z tym, że układ odpornościowy działa zbyt mocno. I teraz to, do czego ja dążę w mojej pracy, to wyjaśnianie ludziom, że układ odpornościowy to jest szereg różnych czynników. No i teraz, jeśli oni chcą myśleć o wzmacnianiu odporności, no to na początku muszą zrozumieć, który z tych elementów układu odpornościowego chcą wzmacniać. No i teraz tutaj właśnie całe nasze zadanie, cała nasza trudność. Ja rozumiem, że w tych naszych realiach, w tym jak pracujemy z pacjentami, zawsze jest za mało czasu. Zawsze jest za mało czasu, żeby wyjaśnić szerzej, że jeśli pacjent przychodzi i pyta o coś na odporność, na przykład po koronawirusie. A mam jeśli pytanie, usłyszy, że... czym dla przeciętnego Kowalskiego jest układ odpornościowy? Z jakimi opiniami się pan spotkał? Czy to jest tak, że pacjenci twierdzą, że odporność się ma albo jej się nie ma? No tak to właśnie widzę. Pacjenci mają duży problem, żeby powiązać na przykład szczepionki z odpornością. Mamy teraz taką sytuację, że jeśli ktoś nie rozumie, czym są szczepionki i w jaki sposób szczepionki wzmacniają układ odpornościowy, no to, cała akcja, która zachęca do wyszczepiania się, czy to u małych dzieci, czy to teraz w przypadku koronawirusa, jest dużo trudniejsza do przeprowadzenia, bo mam wrażenie, że pacjenci nie rozumieją, jak działają szczepionki i dlaczego szczepienie jest jakby korzystniejsze, czy niesie ze sobą mniejsze ryzyko niż przechorowanie, szczególnie w tych grupach, które są narażone na ciężkie przebiegi koronawirusa. Ja jakby na potrzeby swojej pracy dzielę układ odpornościowy na takie trzy części. Lubię to porównywać do albo do smartfona, albo do komputera, ewentualnie do samochodu, to już zależy, z kim rozmawiam. W każdym razie układ odpornościowy składa się z takich trzech. To porównanie, mam nadzieję, że zainspiruje naszych odbiorców do tego, żeby
też spojrzeć na to w taki sposób. A jeśli oglądają nas po prostu pacjenci czy osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, to będzie to dla nich tym bardziej, tym łatwiejsze do zrozumienia. Więc układ odpornościowy składa się jakby dla mnie z trzech części. Pierwsza część to jest procesor. Każdy wie, że procesor ma, że każdy laptop, każdy telefon ma procesor. Ewentualnie w samochodzie może to być silnik. No i ten procesor to jest ta moc układu odpornościowego do tego, żeby produkować komórki różnego rodzaju, które wychodzą, które jakby no, znajdują się w całym naszym organizmie i pomagają zwalczać różnego rodzaju patogeny. Kolejna część układu odpornościowego to jest taka bateria. Bateria, każdy telefon, smartfon ma baterię, samochód będzie miał bak na paliwo. I bateria jest czymś takim, co zasila cały organizm do walki, w tym układ odpornościowy. Sprawnie działający układ odpornościowy to po prostu organizm, który jest w homeostazie i taki, który ma jakby siłę do pracy. Więc ta bateria, jakby poziom tej baterii, poziom naładowania tej baterii, można powiedzieć, witalności naszego organizmu, będzie wpływał na to, w jaki sposób układ odpornościowy radzi sobie z infekcjami. Do tego jeszcze zaraz wrócę, ale jeszcze jest trzecia część. I trzecia część to jest pamięć immunologiczna. Każdy smartfon, każdy laptop ma swoją pamięć immunologiczną. Każdy nowy samochód ma komputer pokładowy, który też zachowuje mapy i jakby steruje całym organizmem. No i teraz układ odpornościowy tak obrazowo składa się z trzech części. Pierwsza część to będzie właśnie ten procesor, czyli te komórki, które walczą. Druga część to będzie ta bateria. I trzecia część to będzie właśnie pamięć immunologiczna. Moglibyśmy jeszcze wspomnieć o obudowie, czyli o tych barierach, które strzegą przed tym, żeby patogeny nie dostały się do środka organizmu czy do środka tego systemu. No i teraz, jeśli pacjenci pytają mnie o wzmacnianie odporności, o tym będzie oddzielny odcinek, więc o tym jeszcze opowiemy szerzej, no to ja staram się im skojarzyć, którą z tych części oni chcą wzmocnić. Czy chcą naładować baterię, czy chcą sprawdzić, żeby ten procesor pracował szybciej, czy chcą uzupełnić pamięć immunologiczną, czy może ta bariera, ta obudowa, w której ten nasz system jest zapakowany, gdzieś szwankuje i po prostu wpuszcza wrogów na teren tego całego układu. Więc jakby uważam, że bardzo korzystnie jest mówić pacjentom, jakby nie zbywać ich, że to proszę sobie kupić to na odporność, albo proszę sobie zrobić tamto na odporność. Tylko teraz każdy z tych elementów układu odpornościowego, nawet tak obrazowo i prosto pokazanych, już uzmysławia nam, że o każdy z tych elementów musimy dbać w inny sposób. Że każdy z tych elementów wymaga trochę innych zabiegów, no bo jeśli chodzi o baterię, to trzeba zadbać, żeby ona była po prostu naładowana. Jeśli chodzi o procesor, to on nie może się przegrzać i jakby też ma swoje ograniczone możliwości. Jeśli chodzi o pamięć immunologiczną, no to pamięć immunologiczna, tak jak pamięć w komputerze, potrzebuje zarówno energii z tej baterii, potrzebuje mocy procesora do tego, żeby wbudowywać kolejne ścieżki, czy na przykład. Potrzebuje kolejnej ścieżki tego, jak radzić sobie z infekcjami. No i świetnym przykładem jest tutaj właśnie koronawirus. Jak wiemy, jakby nie będę tutaj na tym rozwodził, bo cały czas wiemy bardzo mało, to się bardzo szybko zmienia. Natomiast wiemy, że przechorowanie koronawirusa daje odporność na kilka miesięcy, kilka tygodni, no powiedzmy kilkanaście tygodni. Natomiast po zaszczepieniu ta pamięć immunologiczna jest dłuższa. To oczywiście jest gdzieś tam zależne od organizmu, od różnych takich osobniczych cech. Natomiast no to jest taki przykład, że wzmacniając odporność, wzmacniamy pamięć immunologiczną. Bardzo też często osoby, które bardzo ciężko przeszły tą naszą najświeższą koronainfekcję, pytają, co robić zaraz po infekcji. No i po tej infekcji układ odpornościowy jest często zbyt rozpędzony, więc nie chcemy go dodatkowo wzmacniać, nie chcemy tego procesora obciążać. I to, co potrzeba, to bardziej zadbanie o to, żeby tą baterię naładować. To jest taki prosty przykład, dosyć obrazowy. Mam wrażenie, jakby z tego, co czytelnicy i pacjenci mi mówią, to on trafia gdzieś do wyobraźni. Czy to do wyobraźni rodziców, którzy mają się brać za system szczepień, wzmacniać system, jakby pamięć immunologiczną, czy u alergików, którzy dbają o to, żeby ta obudowa, żeby błony śluzowej i ciągłość skóry była zachowana, i żeby ograniczyć kontakt z alergenami, czy u osób, które jakby chorują na tyle często, że ten ich procesor jest jakby przeciążony, że układ odpornościowy jest przeciążony, czy w końcu nie wiem, u maluszków w przedszkolu, które jakby też chorują tak często, że po prostu potrzebują odpoczynku i naładowania tej baterii.
Tutaj można pewnie więcej mówić. Nie wiem, pani redaktor, coś może jeszcze dodać? Wiemy, że Albo. dostaje pan wiele pytań od czytelników. O co najczęściej pytają pana odbiorcy, jeśli chodzi o układ odpornościowy? Jakie mają Najczęściej największe pytają, wątpliwości? tak, najczęściej pytają, jak wzmacniać układ odpornościowy, tak, żeby nie chorować. Albo co zrobić, żeby dziecko nie chorowało i mogło w końcu iść do przedszkola dłużej niż na tydzień. Na tyle często pytają, że napisałem o tym książkę, bo faktycznie to jest najczęściej zadawane pytanie, jakie dostaje pan tabletka. Ale faktycznie najczęściej pacjenci pytają, no moi czytelnicy, co zrobić, żeby dziecko nie chorowało. Ja tutaj trochę używam takiego porównania, bo oni pytają o coś na odporność, natomiast tak naprawdę im chodzi o coś na niechorowanie dziecka. No i teraz w sytuacji pandemii bardzo dużo jest pytań o to, jak wzmacniać odporność po prostu i jak wzmacniać odporność po przechorowaniu. No, infekcji związanej z COVID-19, ale też tych innych rzeczy, które się cały czas przydarzają, na przykład ospy. Mamy nadzieję zatem, że każdy z pacjentów będzie już wiedział, z czego składa się układ odpornościowy i jak działa. Dziękujemy panu bardzo za rozmowę, a państwu za uwagę. Dzięki.